Mam do was pytanie, panowie. To pytanie zawsze dotyczy spraw najważniejszych, takich, o których mówimy i w telewizji w Polsce.pl, i piszemy w tygodniku sieci, i piszemy także na portalu w Polityce.pl. Marcin Wikło, dzień dobry, ze mną panowie, Marek Pyza, Jacek Karnowski. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym Trzaskowski jest lepszy od Tuska? Tak dzisiaj pytamy, a pytanie wzięło się z pewnego sondażu. Popatrzmy na początek właśnie na takie zestawienie przygotowane przez firmę SW Research dla RP.pl. Pracownia zapytała, przedstawiliśmy ten sondaż także na portalu w polityce.pl. Gdyby opozycja wygrała wybory parlamentarne, kto pani, pana zdaniem powinien stanąć na czele tworzonego przez nią rządu? No i 17,7% mówi, że Rafał Trzaskowski, 15,4% mówi, że Donald Tusk, a niżej to już osoba spoza polityki, to prawie 15%, Szymon Hołownia prawie 9% i niewiele ponad 4% to Władysław Kosiniak-Kamysz. Co tu się, panowie, porobiło? Kto tutaj jest tak naprawdę liderem opozycji i z czego to wynika? No ja myślę, że wbrew takim licznym komentarzom, ten sondaż jest dla Tuska korzystny. Ta przewaga Trzaskowskiego jest jednak taka, no, symboliczna. No, to no jest, ale jest. No jest, tak, ale to jest człowiek taki trochę, który się bardzo wygodnie usadowił, gdzieś tam na wzgórzu siedzi, nikt tak go za blisko nie obserwuje, czasem się wypowie w przyjemnych sprawach. Jest takie mądre powiedzenie, że nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi, i to jest chyba ten przypadek. No, no tak, tak, tak. Ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. Tak, tak. Tak. To niewiele robi. No oczywiście Trzaskowski popełnia pewne błędy. Słuchajcie, no to jest takie też echo tego, co widzieliśmy w kampanii prezydenckiej. No Trzaskowski ma jakąś więź z częścią elektoratu opozycyjnego, odpowiada ich zapotrzebowaniu takiemu estetycznemu. Myślę, że w tę materię taką rzeczywistą polityki, kto co umie, ci ludzie nie wnikają. No na pewno byłoby źle dla Polski, gdyby w tak trudnych czasach premierem został ktoś, kto tak ochoczo lubi wypoczywać. A to jest w ogóle możliwe, Marku, żeby premierem został człowiek, który tak bardzo tego nie chce, jak Rafał Trzaskowski? Czy nie, na dziś to w Polsce jest niemożliwe. Dlaczego, to o to trzeba pytać Donalda Tuska. On po prostu na to nie pozwoli. A skąd wyniki takiego, skąd takie wyniki sondażu? No to jest chyba kilka kwestii. Rafałowi Trzaskowskiemu po pierwsze udało się zerwać ze swoją przeszłością. Myślę, że w wielu głowach on się nie kojarzy jako minister rządu Donalda Tuska właśnie. To on się nie kojarzy nawet jako wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, bo też mu się to udało jakoś oddzielić, prawda? To prawda, on jest troszeczkę ponad Platformą, a już na pewno nie ma nic wspólnego z rządami Platformy i PSL, które Polacy bardzo dobrze pamiętają, mimo że był tam ministrem, wiceministrem, i to przez dosyć długi czas. To jest jedna rzecz. Druga to jest oczywiście efekt, no, jakby to nie zabrzmiało, ciężkiej pracy Rafała Trzaskowskiego nad zjednaniem sobie tego lewicowo-liberalnego środowiska młodzieżowego. Widzieliśmy to na kampusie Polska. W Olsztynie, tak? Na kampusie, tak. Tam widać było tego efekty, ten sondaż też to potwierdza. Czy przez to możemy mówić, że on jest w czymś lepszy od Tuska? To znaczy, że gdzieś złapał takie noszenie, które zaprocentuje, może jeszcze nie w tym roku, ale już niebawem? No zobaczymy, na ile to będzie trwało oczywiście, na ile ta sympatia młodzieży lewicowo-liberalnej przetrwa próbę czasu, nawet niekoniecznie do tych wyborów, tylko być może jeszcze do kolejnych, ale tak, rzeczywiście on to złapał, to go bardzo różni od Donalda Tuska, sprawia takie wrażenie normalnego, fajnego, młodzieżowego, jeszcze bardziej niż Donald Tuska. Wydawało się, że to niemożliwe w polskiej polityce. Ten sondaż, o którym mówiliśmy, zaowocował takimi nagłówkami w internecie i w prasie. Popatrzmy na takie tytuły, które, no, szczerze mówiąc, na człowieka tak wrażliwego na punkcie swojej osoby jak Donald Tusk musiały zadziałać. Jeśli opozycja to nie Tusk, lider PO przegrywa w sondażu. Tego Donald Tusk się nie spodziewał. Ludzie nie chcą go na premiera. Sondaż porażka Tuska. Polacy wolą innego polityka PO na premiera. To jest, Jacku, jakaś rozgrywka w Platformie? Rozgrywka o tą palmę pierwszeństwa? No, jak myślisz, czyj obóz może stać za takim suflowaniem, że to że przyszłością Platformy czy polityki opozycyjnej jest Rafał Trzaskowski, a nie Tusk? No, to, że środowisko Platformy, środowisko opozycji jest pęknięte na tych starych, tak, kojarzących się z tą opiekuńczą rolą Niemiec, tym Für Deutschland, tą rzeczywistością 2007-15, a tymi nowymi, którzy są też tak troszeczkę już inni tożsamościowo, można powiedzieć, to jest oczywiste, tak. Ja myślę, że Rafał Trzaskowski może być premierem tylko w jednej sytuacji, to znaczy kiedy Platforma osiąga bardzo słaby wynik w wyborach. Oczywiście nie ma jednej listy. Platforma osiąga bardzo słaby wynik i na przykład te mniejsze partie mówią, nie godzimy się na Tuska, tak?
też to będzie bardzo trudne, no bo jednak zwycięzca no ma to prawo do tego, żeby ten lider partii zwycięskiej, żeby być premierem, i ja tutaj sądzę, że Tusk by te opory przełamał. No na pewno jest w całej tej debacie, którą tutaj naszkicowałeś, i widać też, że Tusk jednak jest politykiem w znacznej mierze zużytym. On jest zużyty w oczach przeciwników, ale również zwolenników. No władza zużywa, Tusk rządził brutalnie w sferze społecznej, ekonomicznej, i ta pamięć o nim nie jest najlepsza, i ja myślę, że to jest echo też zużycia. Takie, no, 10 lat temu został podniesiony wiek emerytalny, co wczoraj politycy Prawa i Sprawiedliwości bardzo głośno przypomnieli. Teraz przeskoczymy sobie o jedną pozycję i pokażmy takie nagranie z TikToka, no, z końcówki ubiegłego roku. Donald Tusk składał na tym młodzieżowym medium życzenia. No i właśnie, o co tu chodzi? Czy walczy o tą popularność, czy walczy o tych młodych? Za chwileczkę ocenimy po tym krótkim nagraniu. Mam dwie dobre wiadomości. Pierwsza, 2022 naprawdę za chwilę będzie już za nami. I dobrze, że się kończy, bo to był rok smutnych rekordów. Sami wiecie, drożyzna, złodziejstwo, czasami wręcz niewiarygodna głupota władzy, której zwieńczeniem był słynny wybuch granatnika w komendzie głównej policji. Druga dobra wiadomość, naprawdę dobra, to, że ten nowy 2023 może być zupełnie inny. Może dopiero od jesieni, ale naprawdę wszystko zmieni się na lepsze i wiecie, tak coś w sercu mi mówi, że ktoś kiedyś nazwie rok 2023 rokiem polskiego odrodzenia. Życzę wam wszystkim fajnej, sylwestrowej zabawy. Nie bójcie się, to tylko konfetti, to nie granat. No ha, 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 taki zabawny Donald Tusk, młody, zabawny, młodość, młodzieżowy. Kryzys, jakiś kryzysik tutaj nadszedł? Nie, nie, to jest cały czas to samo, o czym mówimy, czyli ciężki oddech Rafała Trzaskowskiego. No Tusk musi się umłodzieżawiać, tak jak... Ale jak poważnie traktować gościa, który tak się umłodzieżawia? Tak jak Tytus de Zo u babcia Chmiela się uczłowieczał, tak, Donald Tusk musi się umłodzieżawiać i próbuje to robić, żeby wyrywać te pojedyncze duszyczki zapatrzone w Rafała Trzaskowskiego. No słabo to wygląda, komicznie, on coraz bardziej przypomina taką postać sprzed paru lat, jaką Robert Górski kreował w Kabarecie Moralnego Niepokoju, gdy zaczynał ze skeczami o posiedzeniu rządu. To jest trafienie w jakiś gust młodzieżowy, czy to jest takie zejście poważnego człowieka jednak o parę stopni niżej? No mówisz, Marcin, że to niepoważne i masz rację, ale czasy są też niepoważne, wchodzą no właśnie, nowe pokolenia. Może to jest sposób, może to jest metoda. Tak? To na pewno jest coś, z czym politycy eksperymentują, flirtują. Czasem przynosi im to powodzenie, ale czasem też przynosi porażkę. Ja myślę, że Tusk ucieka w te formy błazeńskie, trochę dlatego, że odpowiadają jego osobowości, a trochę dlatego, że niespecjalnie jest w stanie konkurować na wizję Polski. Jest tak zaplątany tym, co robił, tymi sprzecznościami, tym, że całował buty Putinowi, a teraz, prawda, jest rzekomo tak strasznie antyrosyjski. Między atakami na fuzję Orlenu z Lotosem, a chęcią sprzedaży Lotosu Rosjanom. To są takie sprzeczności, że rzeczywiście no, trudno mu położyć na stole wiarygodny program. Więc ta ucieczka w błazeńskość, w wygłupy, w petardy mu po prostu odpowiada. I jak mówię, ona w czasach postpolitycznych, czy takich czasach niepoważnych, ona jakieś punkty może przynieść, ale też sugeruje ten poważny problem z programem. No to jeszcze jeden sondaż. United Service, taka pracownia, zapytała o ulubionego polityka 2022 roku. Ja nie wiem, czy do końca można poważnie ten sondaż traktować, no ale popatrzmy. Pierwsze miejsce i Rafał Trzaskowski, prawie 20% Polaków tak mówi. Drugie miejsce Jarosław Kaczyński, prawie 14%. Trzecie to Mateusz Morawiecki, prawie 9,5%. Potem Szymon Hołownia. Ups, Donald Tusk, 9%. No i to, co dziwi i wygląda na podejrzane, to, że po naprawdę dobrym, mocnym roku prezydenta Andrzeja Dudy tylko 7% badanych wskazuje go na ulubionego polityka. Niżej Adrian Zandberg i Krzysztof Bosak. Co to w ogóle może znaczyć ulubiony polityk 2022 roku? Jakbyście wytłumaczyli taki sondaż? No ja bym ten tytuł mógł zmienić na którego polityka uważasz za najfajniejszego i wtedy, wtedy to mogłoby odpowiadać. To fajność to chyba taka kategoria w polityce, no może i pożądana, ale właśnie gdzieś na pograniczu tych żartów z TikToka. Nie? No mało znacząca oczywiście, że tak. Tutaj widzimy też, jak elektoraty poszczególnych partii wpływają na to badanie. Natomiast fajność. Myślę, że o fajność tutaj chodzi. Donald Tusk próbuje, ale w tej fajności wiarygodny nie będzie. I ten film, który pokazywałeś przed chwilą, chciałbym
do niego jeszcze na moment wrócić, bo to przecież była produkcja podsumowująca 2022 rok w wykonaniu Donalda Tuska. Wojny tam nie było, to pan w polityce PL zauważył, ani że nie ma wojny. Jednego słowa na temat wojny rosyjskiej na Ukrainie. No Polacy naprawdę ostatnią osobą, jakiej potrzebują na stanowisku szefa rządu, no to jakiegoś Wesołka, który będzie sobie robił żarty, no nie, ale w tej kwestii to akurat Donald Tusk jest bardzo, bardzo konsekwentny, on tej wojny nie zauważa od samego początku, kiedy wrócił do polskiej polityki. On zauważa polityki, skutki wojny. Tak, tymi skutkami, wiążąc je z rządami i tymi skutkami macha Polakom przed oczyma. Natomiast ja też zwróciłbym uwagę na pozycję prezydenta. To paradoksalnie może być dobra wiadomość dla prezydenta, bo być może jest tak, że część opinii publicznej wyjęła go z kategorii polityk, przeniosła do kategorii no innej jakiejś takiej, prawda, przedstawiciel państwa, czy... Nie musi być fajny, lepiej, żeby był poważniejszy. Nie, że on jakby nie w tej lidze startuje, że nie jest politykiem już, można powiedzieć. Oczywiście on jest politykiem, ale że, no, że nie uczestniczy w tej takiej grze, w tej lidze takiej parlamentarnej. No tutaj nie ma jakichś zaskoczeń, to się waha, zależy od sondażu, od jakości. No, te rankingi zaufania, które są najbardziej wiarygodne w sferze oceny polityka, bo są prowadzone przez wiele lat, to jest taka standardowa formuła, one pokazują, co chwila słyszymy, jednak bardzo słabe wyniki Tuska, prawda? Bardzo słabe wyniki Tuska. Tutaj zresztą jakby być może w tym filmiku też klaruje się wszystko, jako to będzie kampania. Pamiętamy, widzimy, co robi obóz Zjednoczonej Prawicy. Bardzo intensywne dofinansowanie starszych grup społecznych, starszych wyborców. Kodeks wyborczy, że będą jeździli... Czyli ci w starszych, ci w młodszych. Taki rozjazd zupełny, tak, jeśli chodzi... Znaczy, jakby inaczej, no być może Platforma nie widzi szans w boju o starszych, więc odpuszcza. A PiS z kolei nie widzi szans w boju o młodszych, z tym, że młodszych jest znacznie mniej niż starszych. I to się będzie pogłębiało. Także my wchodzimy w ogóle w dekady, w których głosy starszych pokoleń będą decydowały o, bo my mamy ten nawyk z lat 90., tak, że kto nie ma młodych, to ten przegrał. No w Wielkiej Brytanii na przykład jest tak, że nie wiem, 80% młodych głosowałoby na Labour, nie przesadzam, to są tego typu rzędu wskaźniki, a już 12 rok rządzą torysi, tak, być może przestaną rządzić, ale po prostu jest taka dominacja starszych pokoleń w sensie liczbowym. Słuchajcie, a czy ten sondaż jeden i drugi, a tak naprawdę ten drugi bardziej jeszcze chyba nie pokazuje, że jest jakaś taka akcja trochę ocieplania Trzaskowskiego albo gdzieś budowania go być może w kontekście 2025 roku, żeby powtórzył start w wyborach prezydenckich, być może tym razem z sukcesem, przecież ten jego wynik ponad 10-milionowy to jest coś, czego nie można nie zauważyć. Nie wiem, czy na te sondaże trzeba patrzeć w tak dalekiej perspektywie. Myślę, że Rafał Trzaskowski wystartuje w tych wyborach, on się do nich przygotowuje, niespecjalnie troszczy się sprawami Warszawy, bardziej zajmuje budowaniem swojego wizerunku jako takiego no, odpowiedzialnego polityka, który ma na głowie niemal wszystkie sprawy kraju, chociaż jest tylko prezydentem jednego miasta, a prawie świata, bo czasem też i za granicę nos wyściubi, żeby świata popilnować. A poza tym to są bardzo podobne wyniki do tych, jakie mamy już od dłuższego czasu. To nie jest. Wiesz, ja myślę o tym budowaniu, no bo tak, gdzieś tutaj na drugim miejscu w tej opozycji pojawia się ten Donald Tusk, który no, jest oczywiście znaczącą osobą, szefem największej partii opozycyjnej, ale wiadomo, że on na prezydenta startował nie będzie, tak? Więc to no, bo tak samo jak i tym razem nie startował, to obciążenie negatywne, o którym Jacek mówiłeś, no jednak ciągle nad nim ciąży. A Trzaskowski omija te rafy wszystkie tak i gdzieś do tego 25 roku taki nie draśnie Święty może dojechać. No może dojechać, oczywiście, że może dojechać. No z tym, że też czasami jest tak, że jeżeli polityk w pewnym okienku nie sięgnie po władzę, nie spełni tych zapowiedzi, które mu towarzyszą, to później nie sięgnie. Pamiętacie Mateusz Piskorski swego czasu? No przecież to był człowiek, też chyba był prezydentem Warszawy, tak? Paweł Piskorski. Mateusz to ten od partii Zmiana, tak. Mateusz Peta. Tak, Paweł Piskorski. No i gdzie dzisiaj jest Paweł Piskorski? No później no, jest prezesem partii. Stronnictwa Demokratycznego. Nie wiem, czy jeszcze jest, czy istnieje. Chcę tylko powiedzieć, że czasami pociągi odjeżdżają i mimo, że wydaje się, że powinny przyjechać kolejne, nie przyjeżdżają. Rafał Trzaskowski nie wsiadł do tego pociągu, który no, nie wygrał, sobie zgotował jakby 10 milionami głosów. Nie, on na urlop pojechał od razu zamiast kuć to, co Marcinie, to, co mówmy 10 milionów, zawsze uważam, że jednak trzeba dawać te liczby z pierwszej tury. Bo część tych głosów z drugiej tury to są głosy jednak... Nie, no w tych 10 milionach to było bardzo dużo jednak antydudy i antypisu, a nie pro Trzaskowskiego. Marek Pyza, Jacek Karnowski, za chwileczkę wracamy. Dziękuję. Do drugiej części programu. Mam do was pytanie, panowie.